Tak, zawsze zastanawiało, dlaczego wy nie mówicie Polska tylko ten kraj. A no właśnie. I tak wczorajszym śmiechem na waszych twarzach, kiedy pojawiły się komunikaty z Brukseli, zdaje się, że tłumaczą, dlaczego tak jest. Ale pozwólcie, że przypomnę wam zdanie, które zaledwie pół roku temu każdy z nas obecny na tej sali, również wy, posłowie opozycji, wygłosiliście tutaj, na tym miejscu. Każdy z was powiedział wówczas: uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa. Radio kończy. Zagłusza. Czy jest poważny partner, który dopuszcza do tego, żeby w trakcie dialogu, rozmowy, ktoś w złej woli dopuszczał do tak zwanych przecieków? Bo jeżeli okaże się, że te wczorajsze informacje, te przecieki medialne dotyczące opinii, która miała być wydana w sprawie Polski. Jak to jest? Rozmawiamy, jest dialog, a opinia już wcześniej przygotowana. Komu na tym zależy? Dzisiaj mogę powiedzieć, że w Komisji Europejskiej jest coraz więcej tych, którym zależy na rozbiciu Unii Europejskiej, a nie na tym, żeby ona się rozwijała. Nie potrafi uniknąć nacisków politycznych, które wy na nią wywieracie.
Trybunału Konstytucyjnego. Z jednego tylko powodu. Chcemy rozwiązać i jesteśmy, powtórzę, zdeterminowani do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednego tylko powodu. Zależy nam na uzdrowieniu sytuacji tej instytucji, która została wmieszana w politykę i gorszące gry opozycji. Tej instytucji, siłą Trybunału Konstytucyjnego powinna być jej apolityczność. Próba zdominowania Trybunału Konstytucyjnego przez siły dzisiejszej opozycji doprowadziły nie tylko do jej osłabienia, zinstrumentalizowania, ale przede wszystkim doprowadziły do tego, że dzisiaj opozycja próbuje jako ostatni bastion obrony własnych interesów czynić właśnie Trybunał Konstytucyjny. Stworzenie scenariusza wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego jest zależne tylko i wyłącznie od dobrego porozumienia, które będzie chroniło przekonania prawne i ustrojowe polskich obywateli. Jest naszą intencją, by były one zgodne z wymogami i standardami prawa, w tym również prawa europejskiego, ale do tego musi być prowadzony dialog i chęć porozumienia, porozumienia z waszej strony. Nie oznacza to też, że ktokolwiek poza państwem polskim będzie dyktował nam rozwiązanie. To jest nasza polska odpowiedzialność i nikt tej odpowiedzialności z nas nie zdejmie. I oczekiwałabym od opozycji podobnego stanowiska, bo dotyczy to statusu polskiego państwa, dotyczy to naszej suwerenności. W tym miejscu chciałabym państwu też coś wyjaśnić, bo wydaje mi się, że inaczej niż my postrzegacie rolę Polski w Unii Europejskiej. I warto, żebyście państwo wreszcie po pół roku zrozumieli i dostrzegli, jaki jest dzisiaj interes Polski. Nasza dobra pozycja w Unii Europejskiej powinna być zależna od naszej aktywności, solidarności i wzajemnego poszanowania różnic między naszymi państwami. Łączą nas wspólne cele i idee, wspólne wartości i wiara, że Unia Europejska jest gwarantem spokoju, pokoju i dobrobytu dla mieszkańców europejskiego kontynentu. Odnoszę jednak wrażenie, że państwo zupełnie inaczej widzicie naszą rolę w Unii Europejskiej. Uważacie, że silną pozycję w Unii Europejskiej ma ten, kto pokornie znosi wszystko, co mu się narzuca i oczekuje tylko na poklepywanie po plecach. I tu warto przypomnieć znowu słowa wielkiego Polaka Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że żaden naród nie może nigdy kształtować się na modłę innych narodów. Unia Europejska potrzebuje Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać, gdy zachęca się polski rząd do rezygnacji z wartości, jaką jest samodecydowanie, samostanowienie, jaką jest suwerenność narodu, w imię źle rozumianej poprawności politycznej. Prawo do samostanowienia, przekonanie, że władza może pochodzić tylko z woli demokratycznie wybranego narodu, są zasadami, za które nasi rodacy oddawali życie. To umiłowanie wolności wynika zapewne z naszej trudnej historii. Przypomnę państwu, Polska nie zawsze była na mapie Europy. Krwią naszych dziadów i ojców odbudowana była nasza narodowa wspólnota i granica państwowa. Przepraszam pani, upominam pana od Cezarego Tomczyka, proszę nie pokrzykiwać, panie pośle.
Jakiś domczyk, widzisz? Chyba złodziej jakiś. Nakradł miliardów i podskakuje, podkrzykuje. Trzeba też przypominać cały... Ci, co tak grzebrzą, to najwięcej wrzeszczą. ...wolności i demokracji na naszym, na kontynencie. Za wolność i naszą i waszą to nie są puste słowa. I warto byście państwo też dzisiaj sobie o tym przypomnieli. Polacy ginęli we wszystkich wojnach. Ginęli za wolność Polski, ale ginęli też za wolność Europy. I trzeba o tym przypominać. Nie bać się tego. Trzeba z otwartą przyłbicą, odważnie mówić o tym, że Polska w czynach pokazała, co znaczy słowo solidarność. Polacy stworzyli największy w XX wieku ruch wolnościowy. Gdyby nie solidarność, nie upadłby mur berliński. Żebyśmy wszyscy pamiętali, że Polska potrzebuje Europy, ale powtórzę jeszcze raz. Przede wszystkim Europa potrzebuje Polski. Europejczykami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami. I chcemy, żeby Europa szanowała nasze wybory, żeby szanowała naszą wspólnotę, żeby szanowała naszą tradycję. Chcemy, żeby Europa szanowała naszą suwerenność, tak jak suwerenność wszystkich innych krajów europejskich. Polski rząd nigdy nie będzie ulegał żadnemu ultimatum. Polski rząd nigdy nie będzie pozwalał, by Polakom była narzucana wola kogokolwiek. Polski rząd będzie ulegał tylko i wyłącznie woli polskich obywateli. O Polsce będą decydowali Polacy i ich suwerenne decyzje. Ja nigdy nie podpiszę się pod apelem, który dzisiaj krąży w kuluarach brukselskich, że oto niektórzy premierzy zbyt ulegają własnym obywatelom. Nigdy. Jestem premierem polskiego rządu i zdanie moich rodaków jest dla mnie i zawsze będzie nadrzędne. Jeszcze raz powtórzę. Jestem Europejką, ale przede wszystkim jestem Polką. Jestem dumna z Polaków i z Polski i bez wstydu i z podniesioną głową reprezentuję w Europie moich rodaków. Reprezentuję Polskę, duży, suwerenny kraj w sercu Europy. Pytacie dzisiaj państwo, co zamierza zrobić polski rząd. Namawiacie, by się podporządkować tym płynącym z Brukseli pouczeniom. A ja zapytam was, czego chcecie? Czy chcecie, żeby decyzje dotyczące Polski zapadały tutaj w Warszawie, czy gdzie indziej? Czy chcecie, ażeby o swoich sprawach decydowali Polacy, czy aby decydowali za nich, zadecydował za nich kto inny? O co państwo apelujecie? Zastanówcie się. Podważacie państwo polską suwerenność. Z satysfakcją przyjmujecie fakt, że Polska jest atakowana, że się źle mówi o Polsce. A ja wam przypomnę,
Polska to jest wielka rzecz. Kiedy rządziliście, zgodziliście się na przyjęcie 1000 uchodźców. Bez refleksji, bez uszanowania Polaków, głosu Polaków. Dziś kolejny raz atakujecie polską suwerenność. Tak jak ci, którzy chcą na nas wymusić, ażeby Polska przyjęła złe decyzje w sprawie migrantów, próbując nas straszyć konsekwencjami. Dzisiaj Wspólnota Europejska to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Tak, bo chcą straszyć Polskę, że Polska nie chce przyjąć migrantów. Przede wszystkim konsekwencjami straszyć. Solidarności. Ale ta współpraca i ta solidarność musi się odbywać na zdrowych zasadach, na poszanowaniu suwerenności i zdania każdego członka wspólnoty. Same strachy. Kancelaria z Łodzi straszy. I presja, jaka jest wywierana między innymi na Polskę, pokazuje najdobitniej, że Unia Europejska przeżywa dzisiaj głęboki kryzys, który my musimy rozwiązać. I wszystkie te działania, i również to, że wy podburzacie w Komisji Europejskiej i w Europie do takich działań przeciwko polskiemu interesowi, prowadzi do tego, że coraz częściej, coraz więcej antyeuropejskich ruchów pojawia się w Europie. Tego chcecie? W obliczu takich zagrożeń, w obliczu takich wyzwań, wszyscy polscy politycy powinni być razem i powinni ramię w ramię rozwiązywać te problemy, które są, a nie zajmować się szczuciem na własne państwo. To, że dzisiaj polski premier musi wam przypomnieć o przysiędze poselskiej, o waszych obowiązkach wobec Polaków i Polski, to powinien być wasz wstyd. Dlatego chcę się zwrócić również do pana marszałka i chcę się zwrócić do całej Izby. O to, byśmy solidarnie wyrazili stanowisko wobec tego, jak w tej chwili jest atakowana Polska. Ale jednak zanim to uczynię, przypomnę państwu pierwsze wersy preambuły polskiej konstytucji. Tej konstytucji, o której wy tak dużo mówicie, a której my bronimy. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, tak tutaj napisano. Jest zapisana w jej preambule, ale też w wielu innych artykułach. Ale też suwerenność Polski powinna być zapisana w sercu każdego polskiego obywatela, a szczególnie polityków. Ochrona suwerenności i dbanie o interes narodu jest podstawą przysięgi poselskiej. Służba Polsce i Polakom to nasz obowiązek. Wobec ostatnich wydarzeń Sejm powinien jeszcze raz przypomnieć, po co i dla kogo wszyscy tutaj jesteśmy. I warto, panie i panowie posłowie, Polki i Polacy, w tym momencie przypomnieć jeszcze raz
wroga Stefana Wyszyńskiego. Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była, aby w Polsce po polsku się myślało. Dzisiaj jak nigdy w ciągu ostatnich 27 lat nasza ojczyzna potrzebuje naszej wierności, jedności i niezłomności w zachowaniu jej suwerennych praw do samostanowienia o sobie. Myślenia po polsku właśnie. Polska, nie ten kraj, tylko Polska. Dziękuję. Były to słowa pani premier Beaty Szydło, które wygłosiła dzisiaj w polskim parlamencie, przedstawiając informację rządu w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce. Na ten temat będę za chwilę rozmawiał z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Także obudź się, Polsko ma. Obudź się, Polsko ma.